Mamy tutaj dwa równania parametryczne, opisujące pewną krzywą na płaszczyźnie. Inaczej mówiąc, mamy dwie funkcje, x od t i y od t. Teraz dla jednej konkretnej wartości parametru t możemy liczyć wartości tych funkcji x i y i to będzie jakiś punkt na płaszczyźnie. Teraz dla każdej wartości parametru t możemy znaleźć odpowiadający tej wartości parametru punkt na płaszczyźnie. I teraz jak weźmiemy wszystkie te punkty odpowiadające wszystkim możliwym wartościom parametru t, to te punkty na płaszczyźnie ułożą nam się w pewną krzywą opisywaną tymi równaniami. Więc jak już mamy taką krzywą na płaszczyźnie x, y, to możemy pytać o różne rzeczy. Możemy na przykład zapytać, jaka jest pochodna dy po dx dla tej krzywej. No i właśnie tutaj sobie obliczymy pochodną dy po dx i obliczymy też drugą pochodną y po x. No to zacznijmy od tej pierwszej pochodnej. To już widzieliśmy w poprzednich filmach, jak się to liczy. Trzeba wziąć po prostu pochodną y po t, czyli dy po dt, i podzielić przez wartość pochodnej x po t, dx po dt. No dobrze, no to trzeba tutaj obliczyć te pochodne, no to sobie obliczmy. Czyli tak, tutaj obliczymy sobie pochodną dx po dt. To będzie łatwe, bo mamy po prostu wzór tej funkcji, on jest stosunkowo prosty. No to pochodna e do 2t, to jest pochodna e do czegoś, to jest e do czegoś, czyli to będzie e do 2t razy jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna tego wykładnika razy 2, a tutaj jeszcze przede wszystkim było 3, więc tutaj będę miał 3 razy 2, no to razy mogę napisać, że to jest po prostu 6. To jest po prostu 6. A tutaj mamy teraz pochodną tego, dy po dt, to ile to będzie? Tutaj mam pochodną e do 3t, pochodna e do czegoś, no to jest e do tego samego, e do 3t, razy pochodna tego wykładnika, razy pochodna funkcji wewnętrznej. W tym wypadku pochodna funkcji wewnętrznej jest 3, czyli razy 3, no ale mogę napisać też tutaj tą trójkę z przodu, że to będzie 3 razy e do 3t. Pochodna jedynki to jest 0, pochodna stałej to jest 0. Czyli już wiem, co tutaj wstawić. W liczniku będę miał 3 razy e do 3t, a w mianowniku będę miał to, co tutaj, czyli 6 razy e do 2t. Czyli teraz mogę tutaj napisać, że to się równa, mogę to trochę teraz uprościć. 3 przez 6 to będzie 1 druga, a tutaj będę miał e do 3t odjąć 2t, no to jak wykonam to działanie, to będę miał 1 druga e do t po prostu. No to wynika z własności potęgowania, że dzielenie takich wyrażeń o tej samej podstawie to odpowiada odejmowaniu wykładników. No dobrze, a teraz jak obliczyć drugą pochodną? Teraz bym chciał obliczyć drugą pochodną, d2y po dx kwadrat. Jak to obliczyć? No popatrzmy na to, jak liczyliśmy pierwszą pochodną. Pierwszą pochodną, może zapiszę to trochę inaczej, liczyliśmy w ten sposób, że liczyliśmy d po dx z y. I napisaliśmy, że to jest taki stosunek, że to jest d po dt z y podzielone przez dx po dt. Dobrze. Teraz gdybyśmy chcieli to samo zastosować, ale do pochodnej y, to byśmy napisali to w ten sposób. Może tutaj w ogóle warto to innym kolorem wyróżnić, że tutaj jest ten y i tutaj występuje ten y. No i teraz jak będę chciał liczyć d po dx, ale nie z y, tylko z pochodnej y, to zastosuję dokładnie ten sam schemat. Czyli tutaj będę miał dx po dt, ale teraz zamiast y, ja tutaj wpiszę dy po dx. No i wtedy tutaj też muszę wpisać dy po dx. To jest dokładnie ta sama zasada, zastosowana tym razem nie do y, a do pochodnej y po x. Czyli tutaj, w tym moim wyrażeniu, tutaj w liczniku ja napiszę teraz d po dt w działaniu na co? W działaniu na, tak jak napisałem tutaj wcześniej, dy po dx, które mam tu obliczone wcześniej, może wezmę właśnie tym innym kolorem. Czyli dy po dx, które tam jest na żółto obliczone. A w mianowniku mam po prostu dx po dt, tak jak poprzednio. No więc mogę teraz to obliczyć. Czyli tak, w liczniku mam
pochodną tego żółtego wyrażenia. Może napiszę tutaj d po dt w działaniu na 1 druga e do t. To jest to, co obliczyłem wcześniej, a w mianowniku mam też obliczoną wcześniej pochodną 6 razy e do 2t. 6 razy e do 2t. Czyli to się równa. Teraz w liczniku mogę obliczyć tę pochodną. No i ta pochodna w liczniku to będzie po prostu pochodna 1 druga e do t. Pochodna e do t to jest po prostu e do t, czyli to będzie 1 druga e do t podzielone przez to, co jest w mianowniku, 6 razy e do 2t. No i teraz 1 druga podzielona przez 6 to będzie 1 dwunasta. E do t podzielone przez e do 2t to będzie e do t odjąć 2t, czyli to jest 1 dwunasta e do minus t. No i to jest wynik, to jest ostateczny wynik naszego obliczenia. No jak ktoś chce, to może napisać go jeszcze w innej postaci równoważnej, na przykład takiej, że to jest 1 przez 12 razy e do t. To też jest to samo. Można to samo zapisać w takiej postaci. Jakbyśmy tego nie zapisali, to jest inny sposób zapisania tego samego, no ale widzimy, że łatwo jest obliczyć również tę drugą pochodną, stosując dokładnie ten sam schemat, którego użyliśmy do liczenia pierwszej pochodnej. Tylko zamiast y tutaj musimy wstawić dy po dx, tam gdzie wcześniej był y.